czujemy się prawie jakbyśmy byli na tych czasach bez dziecka. Jedziemy teraz na lotnisko, jesteśmy już spakowani i czekamy właśnie na moich rodziców i moje rodzeństwo, bo pojedziemy jednym samochodem. Oglądajcie tego vloga koniecznie, bo będzie to podróż pełna przygód. Zaczynamy od hiszpańskich gór, potem jedziemy na kilka dni do Andory, a potem znowu wracamy do Barcelony, żeby tam spędzić Sylwestra, także będzie bardzo ciekawie. Liam może będzie jeździł na nartach, zobaczymy czy się uda, ale taki jest plan. Chłopaki też jadą właśnie w Pireneje do Andory, głównie pojedzie na nartach, no my jeszcze zobaczymy, na pewno coś będziemy zwiedzać, bo ja na nartach nie jeżdżę. Także tak, zapraszam, chodźcie, przeżyjcie tą podróż z nami. Mój tata z Kacprem umówili się, że pojadą w kaskach, żeby była beka. Więc Kacper bierze pusty plecak i kask sobie ubrał na głowę. Jamek, ładną czapkę ma tata? Spoko. Nieładną! Ej! Dlaczego tak uważasz? Głupią ma czapkę! A okulary ładne? Nieładne. Przeciwsłoneczne. Mi się chyba nawet nie zmieści ten kask do tego plecacka. Trzeba mieć konkretnego niefarta, żeby przyjechać na lotnisko i w tym czasie dostać SMS-a od Wizera, że twój lot jest opóźniony. Tak więc czekamy sobie, nawet jeszcze bramki do oddawania bagażu nie są otwarte, no i pewnie wylecimy dopiero za jakieś 5 godzin. Fajny ten wzorek. No. Co jecie dobrego? Jemy pizzę i to są właśnie plusy opóźnionego samolotu, że można sobie posiedzieć na spokojnie i zjeść, bo przeważnie to po prostu lecimy, byle dolecieć do gate'a, wsiadamy do samolotu i sobie samolot jest już niegodny. A ja na przykład mam ten problem, że moja karta w samolocie nie działa, więc to bida. Ale Jamek? Ale Jamek uwielbia pizzę, więc idealnie. To chyba gorąca. Nie gorąco. Smakuje ci? A ty co jesz? Tagliatelle z kurczakiem. Lądowaliśmy właśnie w Barcelonie, idziemy teraz odebrać samochód z wypożyczalni. Oczywiście musimy biec za tatą, bo on jest sportowym świrem. On nie potrafi w ogóle chodzić, tylko tak biega, więc no lecimy po naszego busika. Udało się, że mamy samochód, ale słuchajcie, jakie przeboje. Poszliśmy do pana i mówimy, że mamy rezerwację, a on mówi, no tak, ale rezerwację macie na terminalu pierwszym, a my jesteśmy na terminalu drugim i że to jest 12 km oddalone. No to ja oczywiście od razu przeważnie w oczach, co się dzieje, ale mówi, żebyśmy się nie przejmowali, bo on nam to ogarnie, dał nam samochód kogoś innego, nawet chciał mi dać dwa foteliki, żebym sobie wybrała, który chcę. W sensie, żebym sobie po prostu wzięła je i oddała za tydzień i żeby dziecko jeździło, w którym było tam lepiej.
Także mega spoko, pozytywnie, ale jedna rzecz, o której też wspomniał, to żeby bardzo uważać na swoje rzeczy. W sumie już o tym wiedziałam, ale nie sądziłam, że te lotniski też kradną, a mówi, że jednak tak. No i elegancko, narty nam się zmieściły tam pod spodem, pod siedzeniami, jedne tam gdzieś u góry. I jeszcze musimy dziecko zapakować i możemy jechać w trasę. Dzisiaj noc spędzamy w hiszpańskich górach. To teraz jednak zmiana planów, bo jednak w tamtym samochodzie było zepsute siedzenie i nie dało się go złożyć, więc dostaliśmy od pana nowy samochód. Mega miły pan, także polecamy. Europcar. No, jeszcze fotelik, ale to kacur. Co, ten gorszy? Serio? A to ciekawe w sumie, bo ten jest Volkswagen. Volkswagen. A ten jest Ford. No, ale zmieniamy. Jeszcze przed chwilą zgłaszałam panu, że tej kołpaka nie ma. A teraz znowu jakiś problem, bo patrzcie, co się stało z tym siedzeniem. Siedełko jeszcze, nie? A. Ja to umiem rezerwować jednak. Nie, no naprawdę, na mnie możecie liczyć. Dostaliśmy dwa pokoje. Znaczy, zarezerwowaliśmy sobie dwa pokoje. No jeden okazał się być taką suitą. O proszę. Jaka miejscóweczka. No a drugi mamy na dole. Ale nasz pokój też jest bardzo ładny i jest taki mega klimatyczny i właśnie na tym mi zależało, żeby ten... Czukierasy zaraz poszukam. Żeby ten nosek w hiszpańskich górach był taki, no wiecie, hiszpański. Ale ja mam oczywiście kaszle, to standardowo na każdym wyjeździe. Jest właśnie takie ładne podwórko, a tam stoi nasz samochodzik. No i jak widać, jesteśmy prawie że sami w całym pensjonacie czy tam hotelu, no właściwie nie wiem, jak to nazwać. Na kolację jeszcze jemy krakersy z lotniska w Krakowie i zaraz idziemy spać. Dobranoc. Też ze mną? Mała? Ja to dobra. Ale ja ci mówiłam, żebyś wziął jednego, a ty wziąłeś dwa. Czyli tak więcej. Nie. Kurtka. Co? Ciepło jest, po co ci ta kurtka? Nie wiem. No i opuszczamy miejscówkę. Mega tu było, mega mi się podobało i właśnie marzyłam o noclegu w takim miejscu. Zobaczcie, taki powiedzmy zameczek. I tutaj piękne góry. Mega. Właśnie na kawie przed chwilą z mamą i z Liamem. Bo w sumie Liam nas namówił, żeby wejść, no i weszliśmy. Ej, no nie wierzę, sklep AliExpress, ale jaja. No, bo jesteśmy w Andorze i dopiero co przyjechaliśmy do hotelu, no i właśnie poszliśmy sobie na miasto, na spacer, a Liam powiedział, że no on chce sobie zjeść ciastko.
więc poszliśmy na kawę i przyszła moja siostra i mówi Liam, że chce iść do pokoju, więc Vanessa go wzięła, także super, bo idziemy sobie z mamą pozwiedzać same, ale ja jestem sklepem, no ja po prostu nie wierzę. Właśnie 20 euro na zakupy jedzeniowe w sklepie AliExpress, także będzie peścik. Andorra to jest raj podatkowy, więc tutaj właściwie wszystko jest duty free. Jest bardzo tanie paliwo, generalnie jest tutaj no, dość tanio. Byliśmy teraz, tak jak mówiłam, w kawiarni, to za naleśnika z nutellą zapłaciłyśmy chyba 15 zł, coś takiego. Maksymalnie 20. Szkoda, że Liamka nie ma, bo by się cieszył z misia. Jutro przyjdziemy. Tutaj jest hotel, w którym mieliśmy mieszkać, ale chyba z 5 razy odrzucało nam rezerwację. No więc w końcu zrezygnowaliśmy, ale zobaczcie, jakby się Liam cieszył. Może byśmy mieli pokój z widokiem na ciastki. No niestety. Idziemy sobie dalej z mamką, zwiedzamy. Tu jest też pełno takich krasnali. W ogóle co jakieś, nie wiem, 100 metrów są inne ozdoby, mega klimat. O. I gołębiek w Krakowie. Oni tutaj dosłownie w każdym możliwym miejscu położyli jakieś ozdoby świąteczne, ale zobaczcie, gdzie ludzie mieszkają i tutaj dosłownie wszędzie widać właśnie takie domy na skałach. Szok. No generalnie Andorra, z tego co już zdążyliśmy z małą zauważyć, to są głównie góry i naprawdę wąskie miasteczko, czy tam wąskie zabudowania, bardzo jest tutaj ciasno, no bo wszędzie są te góry. I też budynki niektóre są dosłownie zaraz przy skałach. Tutaj na przykład możecie zobaczyć. To jest dosłownie niesamowite, że jestem teraz na deptaku, na którym na wyciągnięcie ręki lewej mam góry, obracam się i tutaj też są góry. I tak właśnie wygląda Andorra. Wziąłem sobie właśnie jakiś deser, który tak naprawdę nie wiem czym jest. Pan mi powiedział, że to jest jakby mleko w konsystencji galaretki. Widzę, że to jest już zapieczone, więc no jestem mega ciekawa. Dajcie znać, czy wy znacie. Nazywa się to lecie frita. No ja nigdy o tym nie słyszałam, także próbujemy. Uwaga. Trochę jak sernik. To jest zapieczony i taki trochę cytrynowy. Szału nie ma. Dzień dobry, kolejnego dnia. Właśnie jemy sobie śniadanko. Dzisiaj plany są takie, żebyśmy wszyscy pojechali na górę, gdzieś na jakiś fajny wyciąg, ale pogoda jest taka, no nie za bardzo, więc jeszcze zobaczymy. No wiem, ty, Liamek nie lubisz. Dobrą herbatę. Nie dobra? Nie dobra. Czekamy właśnie na wszystkich pozostałych członków ekipy, czyli na babcię, dziadka, wujka, ciocię i jedziemy na stok. Na jaki stok jedziemy? Grand Valira. Jak? Grand Valira.
Ja mu wziąłam kombinezon, jeśli będzie chciał, to też pójdzie do narty, ale jakby no pressure. Jak nie będzie chciał, no to po prostu sobie posiedzimy i pooglądamy, jak tata jeździ. Także no, zobaczymy. Na razie telefonik. Jedziemy sobie gondolą. Tam chyba musimy Liamka zabrać na ten mały stok dla dzieci. Zobaczcie, wyjeżdża się takim tunelem i tutaj dzieciaczki sobie zjeżdżają na sankach. No i jedziemy. To na sankach. To do góry. Śniegu nie ma za dużo. Ale... szkółki dla dzieci od 3 roku życia do chyba 14. Także bardzo fajnie. Jest też bardzo, bardzo dużo tras niestety. Te trasy są teraz tak średnio ośnieżone i gdzieniegdzie właśnie widać lód, tutaj gdzieś trawa prześwituje, więc no grudzień w Andorze to chyba nie był najlepszy pomysł na narty. No ale mimo wszystko fajnie, bo zaliczyliśmy Pireneje. To znaczy chłopaki zaliczyli, bo ja nie jeżdżę. No i tak wygląda taka mała górka dla dzieci. Tam możecie zobaczyć, że są jeszcze jakieś takie fajne przeszkody. Tutaj właśnie ten wyciąg jest też superowy. I chyba tam można brać też nie tylko narty, ale jakieś tam sanki, pontony. To taki ogród. Ogród zabaw dla dzieci. Moja siostra wypatrzyła taki punkt widokowy, więc idziemy obczaić, pewnie jakieś foteczki porobimy. Ciekawe. O ja, mega, mega, już mi się podoba. Mirador para panoramico. Zobaczcie. Wow, nieźle. Dla takich widoków właśnie nie jeżdżę na nartach. Nie no, słuchajcie, uwielbiam góry, ale narty to nie mój konik. Raz spróbowałam i totalnie nie. Jaki zarąbista. O ja, no! Pokażę wam, co Vanessa wypatrzyła. Tutaj można włożyć telefon i zrobić sobie zdjęcia. Nie wiem, co mamy patrzeć, są tylko góry są, ale widać. Przyłóż telefon, co będzie widać. Czekaj, co ty przyłóż? O! Daj tutaj.
O no. Ale jaja. Kilka słów do mikrofonu. Teraz nie gadam, bo ja. Okej. Okay. Liam, bardzo dobrze. Elegancko. Alpy są fajniejsze. Fajniejsze. W tym Solden było, w tym Solden było dużo fajniej. Ale... Tutaj nie ma śniegu za dużo. Nie ma słońca, ale to jakby... Ale no słońce, no wczoraj było słońce. Pirena je odhaczone, najważniejsze. Wyostrzyć. A my idziemy w górę. Na dół! Popatrz, popatrz jak mówią. Ale boli jak kaczy z tym. Sam jedziemy. Chcesz zobaczyć? To się obróć. Obróć się. W ogóle najlepsze przejście dla pieszych, jakie kiedykolwiek widziałam. Co Saniulka? Nic, spacerujemy sobie. Moja siostra Vanessa została z Liamem, który śpi, więc super. Jesteśmy wolni. Czujemy się prawie jakbyśmy byli na tych czasach do dziecka. Super, bardzo fajnie. Tak, bo już drugi dzień Vanessa. Przylecieć do Andory. No i 100 tysięcy pięć. A sorry, przyjechać, bo Andora na terenie całego państwa nie ma lotniska. No. Więc tutaj wszyscy musieli przyjechać. Straszny młyn. Kacer, przyznaj się, co się stało z twoimi rękawiczkami? Podobno, że wypadły z wyciągu, na wyciągu. Czemu nie ma cen? I poszliśmy sobie teraz na włoskie jedzonko, pijemy tinto de verano z tatą, chłopaki i piwko, no bo te, chłopaki, mama i tata. Piwko, nie tą makaron, nie taką pizzę, bo zawsze jak chodzę z Liamem, to zamawiam taką basic margaritę albo jakąś taką z szynką, czy jaką tam on chce i teraz sobie zaszalałam. Wymiana? Kurde, to wszystko problemy. No to mi małe strasznie, nie? Nagrywasz? No. A ty w moim teleskopie to masz mój dron? Leżał tu. Chłopaki zrobili podmiankę. Pójdę do recepcji. Wyobrażacie sobie, że ta skała to jest normalnie rzeczywista, realna skała, po prostu, która znajduje się za restauracją i zrobili z niej ścianę. To jest po prostu góra, która jest za restauracją, a jednocześnie to jest ściana w restauracji. Ten wyjazd to trochę taki wyjazd pierwszych razy. Wczoraj jadłam pierwszy raz smażone mleko, a teraz pierwszy raz jem taki deser, który nazywa się crema catalana. Czy ty
jest taki budyń, który ma zapieczoną jakąś skorupę cukrową, coś takiego. Dobre? Nie, takie zwykłe.